Witajcie! Zrobimy dzisiaj rewelacyjną sałatkę burgerową. Taką ze składnikami jak w burgerach. No plus jakieś tam małe dodatki. Będzie pysznie. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od pokrojenia cebuli czerwonej. Mam takie dwie nieduże cebulki czerwone. Pokroję je cieniutko w pół plasterki. Możecie zgnieść je od razu odrobinę w dłoni. Do cebulki dodajemy sól, około pół łyżeczki i ocet jabłkowy. Tego octu około 3 łyżki. Cebulkę mieszamy i odstawiamy na około 20 minut do pół godziny. Na patelnię daję odrobinę oleju. Na olej wrzucam mięso. U mnie jest akurat wieprzowe od szynki. Możecie użyć wołowego, wołowu wieprzowego, to już jak wolicie. Mięsko smażymy i doprawiamy łyżeczką słodkiej mielonej papryki, solą i jednym ząbkiem czosnku. Oczywiście przyprawy możecie dowolnie zamienić. I świeżo mielonym pieprzem. Smażę wszystko, rozdrabniając mięso, aż się ładnie podrumieni. Do mięsa dodaję również musztardę sarepską, u mnie kielecka, dwie łyżeczki. Fajnie doprawi nam mięso. Mieszam jeszcze i smażę dosłownie kilka minut. Mięso jest gotowe. Wyłączam i studzę. Teraz bułki do burgerów kroję w kostkę, taką grubszą. Dwie bułki. Przerzucam na patelnię. Skrapiam dosyć sporo oliwą. Posypuję granulowanym czosnkiem i solą. Podsmażam, aż się pięknie zarumienią i będą chrupiące, mieszając od czasu do czasu. Usmażone grzanki również studzę. Teraz zrobimy sos. Do miski przerzucam trzy takie czubate łyżki majonezu, jedną, dwie łyżki jogurtu naturalnego. Do sosu dodaję również musztardę sarepską, taką solidną łyżkę. Ona bardzo fajnie podkreśli smak naszego sosu. Dodaję również keczup kielecki, pikantny. Dwie łyżki. Dodaję około pół łyżeczki soli. I korniszony. Mam około 7 korniszonków, czy 6. One są takie niewielkie. 3 pokroję drobno do sosu. Resztę pójdzie później na sałatkę. Korniszony lądują w sosie. Jeszcze tylko zamieszam i sos gotowy. A, dodam sobie jeszcze dosłownie odrobinę soku, który puściła moja cebulka. Teraz składamy naszą sałatkę. Na spód kładę połowę grzanek. Oczywiście muszą być już przestudzone. Następnie sałatę lodową. Na sałatę kilka łyżek sosu. Teraz kolej na paprykę czerwoną. Zabieramy nasiona i kroimy ją w kosteczkę. Pokrojona ląduje również w sałatce. Teraz mięsko podsmażone i całkowicie przestudzone. Na mięso ponownie odrobina sosu, kilka łyżek.
kukurydza, mała puszka wystarczy. No i nasza zamarynowana wcześniej cebulka. Nie żałujcie jej, bo ona naprawdę fajnie podkręca cały smak. Teraz kolej na malinowe pomidory. Kroimy je w kostkę, zabierając twarde części. Przekładamy je na wierzch. Zostały mi jeszcze 3 korniszony. Pokroję je w plasterki, ale to za chwilę damy na górę. Najpierw żółty ser, starty na drobnych oczkach. Tego sera 150 gramów. Zwykły żółty ser. Na ser reszta sosu. I pokrojone w plasterki ogórki korniszony. Zostało nam jeszcze tylko dodać na wierzch grzanki. Chrupiące grzanki dopełnią całości w tej sałatce. Będzie naprawdę pyszna. Polecam. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić taką w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie przepis dalej. Zaglądnijcie również na inne moje przepisy na moich playlistach oraz na mojej stronie.